Weekend FM. 15 minut po godzinie 9, poranny program w Weekend FM i razem z nami zapowiadany już wcześniej gość. Z wielką radością witamy naszą dumę regionu, złoto Sępólna, a zdobywcę brązowego medalu w Londynie. Bartłomiej Bąk, witam cię Bartku bardzo serdecznie. Witam wszystkich serdecznie. Od samego rana nasi słuchacze przysyłają pytania dotyczące i kariery sportowej, i treningu, ale także, i to w wielu mailach się pojawia, Sępólna, bo to miejsce dla nas jest bardzo bliskie, no i dla ciebie. Wciąż pewnie również bliskie sercu. No tak, zgadza się. Ja tam właśnie zaczynałem wspólnie przygodę ze sportem. Tam poznawałem ten sport, jak to się robi, jak się zaczyna treningi, jak się szlifuje technikę, więc tam wszystko się zaczęło. Bartku, jak długo trwała droga do tego podium w Londynie? Brązowy medal na igrzyskach to naprawdę rzecz niebywała. Czy były takie próby obliczenia, na ile rocznie podnosisz ton podczas treningów? No nie da się tego się nie da obliczyć, bo to naprawdę są bardzo duże obciążenia. To czasami nawet jednego dnia potrafimy po 10 ton przerzucać, więc przez te 15 lat, które już trenuję, na pewno tych ton było wiele, wiele. A ile razy w tygodniu ten trening, taki intensywny? No w tygodniu mamy dwa razy dziennie, mamy treningi prócz niedzieli, w niedzielę tylko wolne. No to myślę, że tutaj nasi matematycy za moment podadzą tę imponującą liczbę. To jest bardzo ciężka praca. Powiedz, kto skłonił cię do tego, aby zacząć te ciężary podnosić? To znaczy, to wszystko zaczęło się tak, że mnie nigdy nikt nie namawiał do uprawiania sportu jakiegokolwiek. Ja zaczynałem już nawet w szkole podstawowej, tam lekko atletykę, bardzo, bardzo ćwiczyłem. Później przyszedł taki moment, że zainteresowałem się żeglarstwem. No i też tam z jakieś 2-3 lata trenowałem żeglarstwo, po czym właśnie poszedłem przez przypadek w sumie na siłownię, gdzie ciężarowcy trenowali. Tam między innymi też mój brat ćwiczył, ale on też mnie nie namawiał nigdy do uprawiania tego sportu. Poszedłem zobaczyć, jak ten trening wygląda i na tyle mi się spodobało, że już następnego dnia zabrałem z domu buty, spodenki sportowe i poszedłem trenować. Twój młodszy brat powiedział w rozmowie kiedyś z naszym reporterem, a to było tuż po wręczeniu medali w Londynie. Nasz reporter tam odwiedził twoją mamę, rodzinę. No i twój młodszy brat powiedział, że tak, sport jak najbardziej, ale ciężary nie. On woli kopać piłkę, tak? Kopie? Tak, kopie. Jakoś mu to tam wychodzi. Skrajnie? Skrajnie, tak. Jest zawodnikiem tam w tej młodszej grupie, więc no zobaczymy, jak będzie się jego talent rozwijał. A powiedz, czy pamiętasz WF-istów jeszcze z Sępólna Krajeńskiego, czy ktoś zwrócił na ciebie uwagę i powiedział, Bartku, ty masz potencjał, ty możesz coś w życiu ciężką pracą osiągnąć? To znaczy, na WF-ach ja zawsze się wyróżniałem, ja bardzo często startowałem w zawodach lekkoatletycznych, no ale później trafiłem na siłownię właśnie ciężarowców i już tam zostałem. Ja wiem, że teraz zrobimy taki wielki skok od tej szkoły podstawowej, znowu na to podium, bo to miejsce chyba naprawdę godne takiego sportowca, takiego człowieka, który no, bardzo dużo w życiu przeżył, doświadczył, a były to i doświadczenia dobre i złe, ale powiedz mi, jak to odbierasz? Ja wiem, że to pytanie pewnie często ci się już trafiło. Co czułeś w tym momencie, kiedy stałeś na podium i wręczano ci ten brązowy medal? To jest nawet bardzo ciężko opisać, co ja wtedy czułem. Ja wchodząc na to podium, zdawałem sobie sprawę z tego, że te 15 lat, które ja włożyłem w uprawienie tej dyscypliny, że te 15 lat po prostu nie poszło na marne, że naprawdę zakładając już kiedyś, jak zaczynałem dźwigać, że wszystko podporządkowałem temu, żeby jechać na igrzyska i żeby zdobyć medal. I to właśnie się udało w Londynie. To nie była twoja pierwsza olimpiada? No nie była. W Pekinie też wystartowałem, tylko tam miałem problemy właśnie ze zdrowiem. Ja pojechałem też dobrze przygotowany, ale na tydzień przed startem już tam na miejscu doznałem kontuzji kolana i nie mogłem w pełni wystartować, dlatego też rwanie zaliczyłem. Podrzutu niestety nie mogłem zaliczyć i nie zostałem sklasyfikowany w wyboju. A Londyn to również sprawa nie była jednoznaczna? No w Londynie było już inaczej. Tutaj pojechałem dobrze przygotowany, aczkolwiek 2 miesiące wcześniej też miałem kłopoty zdrowotne i nie wiedziałem, czy w ogóle tam jest sens, żeby jechać i walczyć. Ja nie mogłem ciężko trenować wcześniej. Ale najważniejsze te dwa miesiące przed startem mogłem spokojnie, solidnie przetrenować i się udało. My wiemy, że sam w wielu wywiadach mówiłeś, że jesteś zaskoczony.
ale powiedz mi, w skrytości gdzieś ducha liczyłeś na to podium, liczyłeś na ten medal? Ja się wcześniej wypowiadałem w ten sposób, że jeżeli będzie szansa walki o medal, to ja będę walczył. I ta szansa się pokazała w momencie, gdy się dowiedziałem, że dwóch zawodników z Rosji nie przyjeżdża. Nie przyjechał mistrz i wicemistrz świata z zeszłego roku. Mieli jakieś tam problemy, nie wiem, czy zdrowotne, czy jakiegoś innego typu. I wtedy widziałem, że ta szansa się pojawiła. No to musiałem to po prostu wykorzystać. Zacisnąłem zęby na maksa i szedłem, walczyłem. Współczesny sport to jest taki splot wielu czynników sukcesów w tym sporcie. Przeogromna, tytaniczna praca, no oczywiście talent, no ale także również właśnie te różne niespodziewane okoliczności. No gdyby to wszystko było tak proste do obliczenia, no to chyba nikt nie pasjonowałby się sportem, gdyby każdy wiedział, jaki rekord życiowy dany zawodnik już wycisnął, no to w zasadzie po co robić te zawody. Wykorzystałeś ten moment, powiedz co dalej, bo myślę, że jesteś jeszcze młodym przecież człowiekiem, myślisz o Rio de Janeiro? Tak pomalutko już zaczynam myśleć o igrzyskach w Rio, na pewno fajnie by było, jakbym tam pojechał i udałoby mi się potwierdzić swoją klasę, czyli zdobyć kolejny medal, ale dlatego jest potrzebne w moim przypadku przede wszystkim zdrowie, bo to jednak jest najważniejsze, jeżeli się coś uprawia, a tutaj u nas są takie obciążenia, że musimy dbać o to zdrowie, musimy uważać. Jeżeli wszystko się ułoży pomyślnie dla mnie, to powinienem do Rio spokojnie się przygotować bardzo dobrze. Powiedz mi, czy tak zwany PR, ten public relations po tym sukcesie jakoś działa? Czy łatwiej teraz zdobywać finanse, sponsorów? Bo przecież to dziś w sporcie jest rzecz nieodłączna. No bez nakładów finansowych nie ma sukcesu, nie ma się co okłamywać. No tak, no jest teraz szum po igrzyskach, ale to jest tak pozytywnie dla mnie, że igrzyska są raz na 4 lata i tylko można praktycznie w ciężarach się tam pokazać, bo medale Mistrzostw Europy, medale Mistrzostw Świata nie są doceniane tak jak jest medal z igrzysk. Jest zainteresowanie duże, więc myślę, że to mi pomoże w przygotowaniach i w kolejnych startach. Ja teraz pozwolę sobie na taką krótką serię pytań od naszych słuchaczy tutaj zaprezentować. Ania, pytam, czy masz jeszcze znajomych w Sępólnie? No ja wiem, że masz, bo przyjechałeś tutaj z Marcinem, który nam umożliwił kontakt, także bardzo Marcinowi dziękujemy. Czy spotykasz się jeszcze ze znajomymi z Sępólna? To znaczy mam kontakt, ja nie za bardzo mam, nie mam za wiele czasu, żeby się w Sępólnie pokazywać, bo ja trenuję, ja wyjeżdżam na obozy, na zgrupowania, cały czas jestem po prostu poza tym Sępólnem, ale jak znajdę chwilę, to przyjeżdżam, spotykam się tu ze znajomymi, więc kontakt jest jakiś. Czy kolejne pytanie, czy pamiętasz, kto był twoim pierwszym trenerem? No pamiętam, bardzo dobrze pamiętam Wiesia Kawkę. No, on mnie wszystkiego nauczył, on mi pokazał, wytłumaczył mi, na czym ten sport polega, więc bardzo dobrze go pamiętam. Poniekąd wspominając już swoją przygodę z żeglarstwem, odpowiedziałeś na kolejne pytanie, które zadaje Magda. Gdyby nie ciężary, to co innego? No to prawdopodobnie żeglarstwo bym uprawiał cały czas. Kolejne pytanie dotyczy, ja nie wiem, czy mogę takie prywatne tematy również poruszyć? No proszę. Bo wiemy o tym, że w tym roku ten brązowy medal to oczywiście wielki sukces, ale przeżywasz również inny sukces, bo zdaje się, że rodzina się powiększa. No dokładnie. Ja mówię, że ten rok jest naprawdę dla mnie wyjątkowym rokiem. Moja żona jest teraz w ciąży i to jest ciąża bliźniacza, więc spodziewamy się dwóch córeczek już pod koniec roku. To już jest wiadome, sprawdzone? Tak, już jest wiadome, tak. Syna, mama, teraz wiemy. Dwie córeczki. Mateusz, ile ma lat? 8? 8. 8 lat. Jak odebrał na przykład sukces taty? Jak cię oglądał? No Mateusz oglądał, kibicował, z tego co ja wiem, bo siedział w domu właśnie z żoną i chował się gdzieś tam za materacem, za poduszką, także naprawdę bardzo przeżywał też. My tutaj również, no niezmiernie emocjonujące to były momenty, myśmy tu przeżywali niesamowicie, zaraz po tej ceremonii wręczenia medali w Londynie. Nasz kolega Maciej Bur odwiedził twoją mamę mimo późnej pory. Ona była tak wzruszona. Mamy tu dla niej również mały prezencik za chwileczkę. Mam nadzieję, że tutaj Staszek się pojawi. Brat także przeżywał, ten młodszy, niesamowicie twój sukces. Wspominał o tym, że trenuje, ale właśnie wspomnianą piłkę nożną.
Także no to jest kwestia naprawdę, która przejdzie tutaj do historii naszego regionu. Powiedz mi, wracając do tego, od czego zacząłem, czy są już imiona dla tych dziewczynek? No już pomału myślimy właśnie, pomału myślimy z żoną nad imionami. Mamy już tam takie dwa, powiedzmy, dwie propozycje takie jeszcze nie wybrane, ale jeszcze cały czas myślimy, może coś się zmieni. Ale... A czy możemy? Pierwszą literę? Pierwszego i drugiego? No właśnie redaktorzy tuż po starcie wymyślili, że to będzie Olimpia. I Wiktoria, no, tak. Proszę, tak. Ale nie wiem, my chyba przy tym nie zostaniemy, także zmienimy może. No, mam naciskać, ja się troszkę obawiam. Nie, być może będzie Julia, Maja, to takie imiona. Aha, czyli jak rozumiem, jesteśmy pierwszą stacją radiową, w której ujawniłeś tak, zgadzam się. Ewentualne imiona na Weekend FM. Będziemy sprawdzać, będziemy pamiętać. No i jeszcze ostatnie pytanie. Ile jesteś w stanie jeszcze ten swój rekord poprawić? Może powiedz o tym rekordzie życiowym. I to pytanie od Marcina. Sympulna akurat. Od Marcina, no to pozdrawiam Marcina. Ja mam rekord w wyrwaniu 191 kg. I to jest rekord, który wyrwałem na zawodach. Na treningu nigdy więcej nie wyrwałem. Na treningu wyrwałem 190, na zawodach 191, ale ja myślę, że ten rekord jest jeszcze do poprawienia, że spokojnie mogę tam z 5 kg dodać. W podrzucie też są rezerwy. Ja ostatnio właśnie podrzuciłem przed zawodami 225 kg. Niestety w Londynie mi się tego nie udało, bo nie udało tego ciężaru zaliczyć. Więc myślę, że wynik w granicach 195 kg w rwaniu, 225, 27, może nawet 230 w podrzucie jest do osiągnięcia. No i tyle właśnie by nam wystarczyło do szczęścia i tego, czyli tego ci, Bartku, życzymy. Mamy takie małe tutaj prezenciki dla ciebie i dla żony Basi. Dwa kubeczki, z których mam nadzieję będziecie rano pić kawę wspólnie. Dwa t-shirty dla ciebie XXL, większej już koszulki nie mamy. Oczywiście koszulka z logiem Weekend FM, dla żony nieco mniejsza koszulka, no a dla mamy wspomniany też prezencik mały, taki żółty, piękny parasol z niebieskim logiem Weekend FM. Mam nadzieję, że mama będzie wspólnie zadawała szyku z tym parasolem. Ucieszy. Bartku, zagramy coś fajnego, jakąś piosenkę. Zdaje się, że różnej muzyki słuchasz na co dzień. Czego posłuchamy za moment? Posłuchamy piosenki z filmu Rocky. Będzie piosenka z filmu Rocky, Eye of a Tiger. Bardzo serdecznie dziękuję, że znalazłeś czas dla nas, dla naszych słuchaczy. No i co? Sukcesów, tych wyników i rekordów, o których wspomniałeś. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że na kolejną wizytę nie będziemy czekać 4 lata do kolejnego medalu z Rio de Janeiro. No dziękuję wszystkim i do zobaczenia, do usłyszenia. Naszym gościem był Bartek Bąk, brązowy medalista z Olimpiady w Londynie. Weekend FM.